Cześć, Alina Wicwiska tu. Stoję przed jednym obrazem, który robiliśmy, po prostu malowaliśmy dzisiaj na malarstwie intuicyjnym. Jest bardzo wyraźny i ciekawy proces. Wzięłam tapetę, która jest tego koloru. Ta tapeta jest tutaj, bo my malujemy na tapecie, ale zazwyczaj na drugiej stronie. Tapety są właściwie bardzo dobre, prawie takie same jak płótno, także jak się maluje akrylem, to takie coś można używać. Jak się maluje na tej tapecie czy na papierze olejem, to trzeba używać gesso, żeby pokryć je i potem można malować olejem. To takie praktyczne informacje. Natomiast ta tapeta, ona ma ciemny kolor szary taki, była po prostu naszym, czekaj, muszę odłożyć to, była naszym wyjściem w kierunku wyciągnięcia światła z mroku. Bardzo piękny temat i bardzo piękny symbol, prawda? Jak wyciągnąć? I ja od dłuższego czasu się zastanawiam, czy ja zawsze muszę malować ludzi, czemu do mnie przychodzą w malarstwie intuicyjnym ciągle ludzie. I to jest mój obraz, który namalowałam w czasie właśnie mojej wędrówki intuicyjnej. Ważna jest jedna rzecz, zawsze na kursach moich szwedzkich to jest mieszanka między takim właśnie duchowym malarstwem, a malarstwem po prostu psychicznym, czy jak to można nazwać. Przychodzą ludzie i na pewno ty, jeżeli po prostu malujesz i masz ochotę czasami sobie wypocząć po prostu męczeniu się po kursie, to po prostu żebyś mógł malować, czy ruchy pędzla i kolory nakładać, i tam jest fajna zabawa. Dlatego, że przy tym obrazie, kiedy ja po prostu mając ten ciemny kolor naokoło, co tu widzisz w ramkach, na ramce, namalowałam kolory, to użyłam po prostu kolorów, które są kryjące i wzięłam też tą farbę tytanową biel, bo cynkowa biel jest troszeczkę bardziej przezroczysta. I zaczęłam malować właściwie różne plamy i z tego właściwie z tej całej wędrówki tym właściwie papierem znalazłam sobie momenty właśnie takiego różowego światła. Dla mnie światło jest zazwyczaj bardzo wyraźne, białe. I tu z tyłu widzisz takie właśnie kawałeczek obrazu, gdzie są po prostu ręce białe i dla mnie biel jest bardzo ważna. Ale tym razem ucieszyło mnie różowy kolor, taki fosforyzujący. I ten kolor po prostu został światłem. On po prostu dla mnie dzisiaj wyraził światło, tą jasność, prawda? I po prostu jak się maluje i wyciąga to, to trzeba nakładać kolor i nakładać, a nakładać, żeby ta ciemnia nie zjadała tego. Natomiast co ciekawe jest, że kolory są bardzo ciekawe, później nie są tak ostre. One się właściwie z tą ciemnością, jakby z ciemnym kolorem żenią, czy spotykają i po prostu są kolory inne. Dla mnie to jest fascynujące, dlatego że ja dostałam bardzo kryjący obraz, kryjące farby, a ja maluję zawsze laserunkowo, że tak nazwę. Także podróż była ciekawa i właśnie jeżeli będziesz próbować malować to, to radzę ci wziąć sobie, czy namalować malówkę taką bardzo ciemną i wyciągać światło, albo wziąć właśnie tapetę i sobie namalować. Dlatego, że ja ci pokażę, jak to wygląda z bliska, jaka jest fajna struktura tego obrazu. I ja dostałam właśnie takie kwiaty, nie wiem, co to jest, ciekawe. W każdym razie bardzo mi się podoba właściwie ten centralny, jest bardzo taki różowy. Nie wiem, czy widzisz ten właśnie, aż jest, o tak to lepiej widać w oświetleniu, taka gruba forma kwiatu. Także mam nadzieję, że zainspirowałam ciebie tym, żeby malować właśnie na tej ciemnej podmalówce. W jaki sposób ją uzyskasz, to już jest jedna para kaloszy, ale zabaw się i zobaczysz, jak ciemność próbuje nas
jak ciemność próbuje nas właściwie zlikwidować tą biel. Także życzę Ci powodzenia, dziękuję za to, że tu jesteś i oglądasz to i maluj. No, to trzymaj się, pa.